1. Amar Bharti i jego uniesiona w górę ręka. Indyjski asceta Amar Bharti od ponad 40 lat trzyma rękę w górze. Mężczyzna w ten sposób oddaje cześć Bogu Shiva. W 73 roku postanowił unieść dłoń nad głowę i nigdy jej już nie opuścił. Wcześniej wiódł całkiem normalne życie. Miał żonę, dzieci i pracę, jednak porzucił to wszystko, aby służyć Bogu i został sadhu, czyli wędrownym ascetą. Obecnie mężczyzna nie jest w stanie poruszać kończyną. Nastąpił w niej zanik mięśni, a system nerwowy przestał działać. Jego ręka wygląda, jakby obumarła. Z początku towarzyszył ascecie ogromny ból. Z jego palców wyrastają ogromne, grube, powykręcane paznokcie, które były nieobcinane przez prawie 50 lat. Zdaniem wielu, ręka Amara stała się symbolem wiary i poświęcenia. Mężczyzna doczekał się nawet swoich naśladowców. 2. Salutujący żołnierze na cześć Antolija Gołębiewskiego. Na tej poruszającej fotografii widzimy weterana II wojny światowej Antolija Gołębiewskiego wraz z salutującymi mu żołnierzami. Anatolij został bohaterem bitwy w Zatoce Cemeskiej pod Noworosyjskiem. Jako jedyny ocalały ze swojej grupy został odznaczony medalem. Pomimo utraty nóg nigdy nie poddał się. Po wojnie został inżynierem i pracował w Instytucie Meteorologii. Fotografię pierwszy raz opublikowano w 1989 roku. Została ona przedrukowana na pierwszej stronie gazety Leningradzka Prawda. Fotografia była później publikowana w wielu wydawnictwach. W 2010 roku pojawiła się na okładce najważniejszych rosyjskich gazet z okazji Dnia Zwycięstwa. Anatolij Gołębiewski zmarł we wrześniu 2001 roku śmiercią naturalną. 3. Chrystus w głębinach. To fotografia przedstawiająca posąg Jezusa zanurzonego w wodzie przy wybrzeżu Killargo na Florydzie. Autorem posągu jest włoski rzeźbiarz Guido Galletti, a sama figura została sprowadzona z Włoch do USA w 1962 roku. Na początku została zaprezentowana w Nowym Jorku, a następnie przetransportowana do Chicago, gdzie została ustawiona do odsłonięcia w sali balowej hotelu Palmer House. 3 lata później, w 1965 roku, została umieszczona w wodzie u wybrzeży Miami. Posąg waży około 260 kg, a jego betonowa podstawa, do której jest przymocowany, waży 9 ton. Co ciekawe, istnieją dwie takie same rzeźby umieszczone w Europie. Pierwsza, również w wodzie, przy miasteczku San Frutuzo we Włoszech, która w 2003 roku została wyjęta z wody i odrestaurowana ze względu na rosnącą korozję. Wymieniono w niej również rękę, która została oderwana, najprawdopodobniej przez kotwicę. Druga, na powierzchni, w porcie w Granadzie. Była darem marynarki wojennej Genui za pomoc w ratowaniu załogi włoskiego statku, który został zniszczony przez pożar. Jednak to rzeźba przy wybrzeżach Miami jest najbardziej znana i przyciąga wielu turystów. Każdy może wykupić sobie dedykowane nurkowanie i zobaczyć posąg na własne oczy. 4. Krwawa sobota. To czarno-biała fotografia wykonana 28 sierpnia 1937 roku, kilka minut po tym, jak japoński atak lotniczy uderzył w cywilów podczas bitwy o Szanghaj w II wojnie chińsko-japońskiej. Zdjęcie przedstawia płaczące chińskie dziecko w zbombardowanych ruinach dworca kolejowego w Szanghaju. Fotografia stała się ikoną kultury pokazującą japońskie okrucieństwa wojenne w Chinach. Zdjęcie zostało szeroko opublikowane i w ciągu niespełna miesiąca obejrzało je ponad 135 milionów widzów. Autor zdjęcia Wong Hai-sheng wysłał je statkiem amerykańskiej marynarki wojennej do Ameryki. Fotografia w mgnieniu oka ukazała się we wszystkich ważniejszych gazetach w Ameryce. Japońscy nacjonaliści twierdzą, że zdjęcie zostało zainscenizowane. 5. Lunch na szczycie wieżowca. Fotografia została wykonana w 1932 roku i przedstawia grupkę 11 mężczyzn siedzących na belce na wysokości około 250 metrów. Zdjęcie to znane jest na całym świecie. Budynkiem jest jeden z wieżowców Rockefeller Center. Zdjęcie to po raz pierwszy opublikowane zostało w New York Herald, nowojorskim dzienniku 2 października 1932 roku. Powstały dwa podobne zdjęcia, jednak cieszą się one dużo mniejszą sławą. Na pierwszym z nich robotnicy podnoszą swoje ręce i nakrycia głowy oraz wpatrują się prosto w obiektyw. Na drugim zaś leżą na belce i odpoczywają. Tego dnia na budowę zostało zaproszonych kilku fotografów, którzy mieli uchwycić pracę robotników. Zrobili oni również wiele innych ciekawych zdjęć.
Jednak to zdjęcie z przerwy na lunch zapiera dech w piersiach i do dnia dzisiejszego krąży w internecie, budząc wielkie emocje. Niektórzy nawet uważają, że jest to fotomontaż. W ówczesnej popkulturze pojawiło się wiele nawiązań do tej fotografii. Przeróbka tego zdjęcia pojawiła się w serialu CSI Kryminalne Zagadki Nowego Jorku, czy nawet w Muppet Show. Zdjęcie to do dnia dzisiejszego budzi wspomnienia o robotnikach, którzy z narażeniem życia budowali ten wieżowiec.